Siemano, siemano! Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Starsy. Powiecie, my nie chcemy tu Brawl Starsów, gdzie jest Minecraft? A ja wam powiem tak, Minecraft jest na kanale Szybso Plus. Jak chcecie sobie pooglądać Minecrafta, to idźcie tam. A tutaj zaczynam sobie robić inne rzeczy, bo po prostu chce mi się pograć coś innego też. Ileż można tego Minecrafta w końcu grać? Więc dzisiaj gramy w Brawl Starsy, bo ostatnio mi się w nie dobrze gra. Więc dlaczego by, że tak powiem, sobie nie pograć? A dzisiaj jest okazja, ponieważ nadarzyła się, prawda, okazja. Jest po prostu sytuacja nadzwyczajna, ponieważ dostałem postać za darmo w Brawl Starsie i zaraz wam powiem, jak to zrobić, żeby dostać za darmo jakąś postać. Myślę, że wiele razy zastanawialiście się nad tym, jak zdobyć za darmo postać w Brawl Starsie. Ja wam powiem tak, nie da się. Nie da się za darmo zdobyć postaci, bo ja zdobyłem ją dlatego, że jak sobie kliknę tutaj normalnie ten, w codzienne nagrody, to tu jest nowy zadymiarz. Ja dostałem jakiegoś krokodyla. I dzisiaj sobie tą postacią widzowie zagramy, ponieważ zagrałem nią chyba z 3 gierki i bardzo przyjemnie mi się nią grało, więc mam nadzieję, że dzisiaj damy czadu i widzę, że to są jakieś nowe wydarzenia do wzięcia, więc weźmy sobie oczywiście, żeby mieć jak najwięcej expa. Jak tu wygląda sytuacja z expem? Czy już mam nowy poziom jakiś do zabrania? Nie, ale trochę tych starterów by się przydało otworzyć, jakąś nową postać bym chciał, tak żeby wiecie, ja tych postaci, ile ja mam tych postaci? No, mam ledwo co. A bardzo dużo tych postaci jest jeszcze nieodblokowanych, więc mam nadzieję, że w końcu odblokujemy. Dobra, zagrajmy sobie może za dymę. Zagrajmy sobie za dymę. Muszę coś innego zagrać, nie tylko to starcie, tylko za dyma też by się przydała. Dobra, gramy. Uwaga, nową postacią, zobaczymy jak nam pójdzie. Chodzi tutaj oczywiście o strzelenie gola drużynie przeciwnej, więc... czy problem, lecimy z koksem. A wy widzowie, zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję. No i lecimy, dobra. Idziemy krzakiem. I teraz tu. Ole, dostała. Dobra, ja jestem potężny. Już mam naładowanego ulta, więc bierzemy to. Dobra, teraz idziemy sobie tutaj bokiem. Tu bokiem. I ja to, patrzcie, oni idą wszyscy prawą stroną. Nie wiedzą, że ja tutaj jestem. A ja już tutaj robię uniki. Puk! Hol! Ej, to było tak dobrze przechwilione, że ja przeszedłem sobie bokiem. Nie no, mega mocne. Dobra, robimy tak i teraz tu. O kurczę, ale dostali bęcki. Zapomniałem, jakiego ja mam ulta tutaj totalnie, ale ja mam tutaj chyba gwiazdę gry, bo strzelam właśnie drugiego gola i... Niszczę ich totalnie, mentalnie. I uwaga, kto ma gwiazdę gry? A, nie ja, ale ja najwięcej... No to czemu ja nie mam gwiazdy gry, jak ja strzeliłem 2 gole i najwięcej eliminacji miałem? Nie rozumiem, od czego to zależy. Nieważne. W każdym razie zagrajmy sobie next gierkę, bo ta poszła nam tak łatwo, że nawet nie poczułem, że cokolwiek zagrałem. Nie! Mityczny! Dobra, otwieramy pierwszy raz mityczny, uwaga! Myślałem, że mityczny to jest najfajniejszy. Dobra, zagrajmy kolejną zadymę, ponieważ tamta poszła bardzo szybko. No niestety dostałem bardzo słaby loot z tego mitycznego. Nie wiem, czy mityczny star drop jest najlepszy, czy nie, czy legendarny jest najlepszy. W każdym razie wydawało mi się, że mityczny jest najlepszy, ale... nie wiem, dobra, może się myliłem. Dobra, no nieważne, w każdym razie tu widzę, że mamy ziomka. On nie wie, że ja tu jestem, a ja wiem, że oni tu są i robimy taką akcję. Dobra, ej, ta postać, którą ja mam... O! Dobra, unik. Unikamy to, dobra, tu. Dobra, tam się to wszystko, muszę odrodzić sobie HP. Dobra, cóż to za podanie? Dobra, leży. No i gol dla nas, normalnie, elegancko. Ej, dobra, powiem wam, mam wrażenie, że ta postać, którą ja gram, jest za mocna. Nie wiem, czy mi się wydaje, że ja takie duże obrażenia robię, czy jak? Ale ona jest, patrzcie, widzicie, co ja tu wyprawiam? Dobra, i teraz uwaga, robimy tak, mamy tego ulta, nawet go już nie użyję. Dobra, lecimy, dociągamy się do tego. Kolejna gra, która poszła nam za łatwo. Ej, totalnie, to jest mega proste. Gwiazdę gry miałem, patrzcie. No i teraz w końcu dałem czadu. Mam dobrą pasę, 7 zwycięstw pod rząd, więc to jest naprawdę dobry wynik. I idzie mi naprawdę wybitnie dobrze. Słuchajcie, jak macie jakiś pomysł, kim mógłbym nagrać odcinek z Brawl Starsa, dajcie mi znać w opisie, a ja bardzo chętnie taki odcinek bym nagrał, bo samemu to tak nudno. Z siostrą nagrywam ostatnio... O! Dobra, epicki. Z siostrą nagrywałem ostatnie odcinki, ale ileż można z siostrą, wiecie, no z nią też na pewno się pojawi znowu, ale chciałbym też z kimś innym sobie ponagrać Brawl Stars, jeżeli macie jakąś osobę, z którą myślicie, że fajnie by było taki odcinek nagrać, dajcie znać. Dobra, kolejną gierkę, gramy trzecią za dymę, jeżeli trzecią wygramy, to idziemy na inny tryb, bo ten jest za łatwy, nie ma żadnych emocji tutaj po prostu, ja wchodzę i rozjeżdżam. Dobra, mamy fajny team, wszyscy biją na blisko, niestety, ale to nie problem, ponieważ to znaczy, że będziemy dużo zadawać obrażeń. I ja tutaj robię taki podjazd, normalnie, elegancko w tego chłopa. Dobra, tu jest git, okej, mijamy to. Dobra, bierz piłkę w drugą stronę. Dobra, tu. Dobra, i teraz tak, pyk. O nie, teraz zginę! Albo nie, dobra.
Dobra, ten już tam strzela gola, dobra, elegancko, super, no czyli kolejna easy gierka chyba, tak mi się wydaje. Dobra, S gierka, wygraliśmy kolejną, no nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, no, wygraliśmy bez żadnego oporu, tak naprawdę. Dobra, idziemy na inny tryb. Dobra, jaki tutaj tryb by teraz dobrze było zagrać? Dobra, zagrajmy może zadyma pod koszem? Nie no, zadyma już graliśmy, to zagrajmy zbiory klejnotów. Mam ochotę sobie pozbierać klejnoty normalnie, elegancko tą postać. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawowała tutaj. No póki co powiem wam szczerze, jestem zadowolony z tej postaci, bo bardzo dużo mam wrażenie, że robi dla drużyny, bo ma takie obszerne obrażenia i bardzo, bardzo mocna jest. Dobra, zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Mamy tutaj, widzę, jest ta sama postać w jednym i w drugim teamie, ale damy radę. Dobra, idziemy bokiem i teraz tak, tu są klejnoty na środku, więc zbieramy je oczywiście. Tu lecimy tak, okej. Teraz tak, tam widzę, że upadł ziomuś. O nie, ale nas bombarduje tutaj. Ale nas bombardują, dobra, trzeba uważać. Dobra, tu. Dobra. To jest to. Tak trzeba żyć. Dobra, tu. I teraz tak, przyciągamy się tam. O kurczę, ale dostał. Dobra, tutaj walimy w to. Dobra, leży. Cofamy się do tyłu. Pyk. Dobra, leżą. Super elegancko. Ej, dobra, zaraz będziemy mieli... Już zaraz wygramy to, tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy to i zaraz mamy odliczanie. Dobra, idziemy do boku. Przyciągamy się. Jo! Tak jest! Dobra, kurczę, lecimy. Wygrywamy kolejną gierkę. Teraz się, panowie, rozchodzimy. Rozchodzimy się tu. Ja kitram się w krzaka. Dobra, i teraz... Ojej. Dobra, tu przyciąganie tam, albo i nawet nie przyciąganie. Ło, bo mnie zabije zaraz. Dobra, git, wygraliśmy, a prawie bym mnie zabił. Było duże ryzyko. Ale dobra, kolejna gierka na plus. Ile ja mam już, jakiego ja mam tutaj streaka wygranych? Bo wydaje mi się, że ja mam bardzo dużo, tak mi się wydaje. Dobra, tu. Jo, dostanę teraz bardzo dużo expa. Dobra, uwaga, 200, o, mamy star dropa. A, bardzo rzadki, to z tego nic nie leci dobrego. Dobra, znowu expa mamy. I ile nam dało? Ej, dobra, mamy z 9 gier pod rząd wygranych. Mega mocna, gorąca seria. Dobra, no gramy zbiór klejnotów bardzo prosty. Zagrajmy sobie w tym momencie coś innego. Co to jest? Ucieczka z trofeum. Dobra, zagrajmy to. Zagrajmy to, bo nigdy nie grałem tego trybu, a wydaje mi się, że może być ciekawy. Zobaczymy, co tu chodzi. Póki co ta postać jest bezbłędna. Ja nawet nie wiem, jak on się nazywa, szczerze mówiąc. Ale... Wy pewnie, widzowie, wiecie. Nie wiem, jak się nazywa ten krokodyl, ale jest mega mocny. Dobra, idziemy tu na prawo. Ja teraz jestem chyba sam. Sam na resztę, więc trzeba tutaj teraz mądrze zagrać. Dobra, robimy tak. Dobra, git. Pokonani. Teraz idziemy sobie w dół. Uciekamy od tamtej reszty, która mnie będzie teraz gonić prawdopodobnie. Idziemy sobie krzakiem w dół całkowicie, żeby mnie nikt nie zobaczył. Tu mamy już, widzę, jakiś... I teraz lecimy tutaj. Łop! Dobra, no! Dobra, git, pokonany, dobra, zbieramy trofea, tam jest jeszcze jeden ziomek, widzę. Taki pyrtek tutaj, który ma low HP. Dobra, leży, na środku widzę, że są jakieś chłopy, tu jest jeszcze coś do zebrania. Dobra. O nie, ginę, chyba, albo nie, dobra. Damy radę. Zbieramy te trofeum. Dobra, i jesteśmy sami na ziomka jednego. Dobra, on do mnie będzie próbować tak strzelać, ale my... Przegrałem? Ej, ja przegrałem czy wygrałem? Hej, dobra, mega dziwna gra. Dobra, nie wiem, co się stało, w każdym razie tamten ziomuś zniknął. Nie wiedzieć dlaczego. Aha, ucieczka z trofeum. Chyba ja miałem uciec stamtąd, jak byliśmy w dwójkę tylko. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy do zebrania star dropa. Dobra, mityczny kolejny. Jak teraz znowu dostanę syf, to nie wiem. Uwaga. No to nie jest dobry loot. No ja liczyłem na jakąś postać nową. Ciągle na to liczę, bo monety to... Skichać monety. Monety nie są ważne, okej? Okay? Dobra, gorąca strefa na sam koniec, kurczę, żeby coś... Dobra, sprawdziliśmy tą postać na każdym trybie praktycznie, więc wydaje się, żeby jest naprawdę mocna, nie? Nie wiem. W końcu mam wrażenie, że znalazłem postać, która jest dla mnie, bo czuję, że nią mogę robić cuda, tak zwane, i naprawdę rozgromić tutaj przeciwników i bardzo podoba mi się ten ult z tym przyciągnięciem, że ta umiejętność specjalna jest naprawdę spoko. Dobra, tu, patrzcie, i teraz widzicie to, co tu się stało, jak znikli?
Widzicie to? I to tylko i wyłącznie dlatego, że mam obszerne obrażenia i po prostu jak oni się tutaj wbili do nas, to nie mieli czego szukać. Oni już tu idą, ja teraz się lekko wycofuję do tyłu, przyciągam się tam, kurczę, tu lecymy z koksem, dostajesz na dziurę i tyle. No i znowu i jesteśmy nie do zwalczenia w tym momencie. Mamy tak potężny team, widzę już to, że patrzcie, oni tu idą i pyk, 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 leżą. Dobra, tu, pyk, 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 no i koniec. Co jest grane? Jesteśmy nie do zwalczenia. Przez to jakie obrażenia zadajemy obszerne. O, tu możemy sobie ominąć, pyk, pyk, pyk. I znowu leżą. Jak ten. Dobra, tu, pyk, przyciągnięcie. Używam tego ulta, bo nie byłoby okazji, żeby go użyć w ogóle. No i jak widzicie, mega mocno. To w końcu upadł jakiś ziomuś tutaj od ten. Dobra, lecimy tak, pyk. Dobra, teraz musimy się wycofać. O, dobra, zginąłem. Dobra, ale tamten powinien go pokonać. Tam jest w ogóle walka tego samego typa na tego samego, tak mi się wydaje. Dobra, czy... A, wygraliśmy, 100%. Łatwo, kolejna gierka na plus. Tylko raz zginęliśmy, a dużo osób zabiliśmy, więc naprawdę spoko. Fajnie, po prostu postać uważam, że naprawdę nadaje się i daje, że tak powiem, daje czadu, nie? Nie wiem, póki co moja ulubiona, możecie dać znać, czy wasza to też jest ulubiona. Mam 11, ej, aż kurczę, nie wiem co robić z tym. O, dobra, mamy kolejne coś do odebrania, dobra, jakieś punkciki. Ośmiobitowiec mi się odblokowuje, zobaczymy, czy ten ośmiobitowiec będzie lepszy. Możemy go za 24 odblokować, a ja mam 40. W sumie by można było, ale to mi się samo odblokuje, jak będę grał, a ostatnio mi się dobrze gra, więc będę grał. Dobra, tyle, widzimy się następnym razem, elo!